Radio Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto co dziś przygotowaliśmy w programie. Będą nowe chodniki. Rozmowa dnia. Ruszył remont chodników na osiedlu Piastowskim. To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Wyłoniona w przetargu firma przebuduje chodniki wraz ze zjazdami wzdłuż ulicy Marulewskiej od skrzyżowania z ulicy Cegielną do skrzyżowania z ulicą Jagiełły. Ciągi piesze po obu stronach ulicy będą miały nową nawierzchnię z kostki betonowej. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe. Szanowni Państwo, właśnie wybrano dyrektora Powiatowego Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i został nim dotychczasowy dyrektor, pan Marcin Woźniak. Zatem witam nowego, starego dyrektora, witam i gratuluję. Dziękuję, dzień dobry. Przy okazji pana wyboru, panie dyrektorze, przez ostatnią kadencję pan dyrektorował, ale okazuje się, że pracuje pan, nie wszyscy o tym wiedzieli, nawet ja nie wiedziałem, już 28 lat, więc na początek zapytam, jak się pan w muzeum znalazł. Zaraz po studiach rozpocząłem tutaj pracę jako archeolog i przez wiele lat jako archeolog pracowałem, stąd świetnie znam budowy inowrocławskie, które w minionym prawie 30-leciu się toczyły i te elementy związane z tą najodleglejszą przeszłością Inowrocławia są mi znane, bliskie i chętnie bym wracał jeszcze jak najczęściej do tych tematów. No i tu rodzi mi się drugie pytanie, bo jest pan archeologiem właściwie takim nie tylko z wykształcenia, ale i chyba z zamiłowania. Właściwie to chyba największe hobby pana, tak? Nawet miłość chyba, bo tak. To w tych kategoriach chyba trzeba rozpatrywać. Zatem czy tu nie ma jakby takiego trochę dysonansu, że to dyrektorowanie czy praca w muzeum i zajmowanie się wieloma innymi rzeczami jednak trochę zabiera czasu archeologów? Jest. Generalnie to tego nieba nad głową i wykopu pod stopami mi brakuje. Próbowałem to łączyć na początku pełnienia funkcji dyrektora badania w Kruszwicy, które też pan redaktor miał okazję obserwować. Były taką próbą, ale no, jest to bardzo trudne do połączenia, więc na razie chyba ten kask archeologa i kamizelkę mam troszeczkę odwieszoną, chociaż w małe takie przedsięwzięcia archeologiczne włączam się również. Pana przygoda z muzeum jest zatem bardzo długa, jako dyrektora czteroletnia prawie już. No i trzeba powiedzieć, że muzeum się pod pana kierownictwem bardzo rozwinęło. To jest taka opinia, myślę, wszystkich mieszkańców. Jest o nim głośno, tętni pomysłami, jest nawet nazywane perłą powiatu inowrocławskiego. Oczywiście ten wybór zarządu powiatu inowrocławskiego na dyrektora też jakby świadczy o uznaniu dla pana pracy. No i pytanie, skąd tyle energii? Dlaczego tak się udało, to mocno jakby, takie tąpnięcie nastąpiło i to muzeum jest no, na ustach wielu? To przede wszystkim zasługa osób, które pracują w muzeum. Jest nas garstka, bo to jest kilkanaście osób, 14 osób, które poświęcają się tej pracy. Dla wielu z nich to też jest pasja. I chyba to się przekłada na efekty tej pracy i odbiór społeczny tych naszych działań, że ludzie doceniają to, że spotykają ludzi, którzy chcą to robić, dla których to jest ważny element ich życia. No właśnie, bo do tej pory pewnie też ludzie tam pracowali, pewnie też większość z oddaniem i pasją, ale teraz jakby bardziej muzeum wyszło do ludzi, prawda? Takie podstawowe hasło, które kiedy zostawałem dyrektorem, sobie wziąłem jako sztandar w cudzysłowie, to że muzeum będzie instytucją otwartą. I staramy się robić wszystko, żeby ludzie do nas przychodzili i otwartą nie tylko w tych godzinach od 10 do 17 dni powszednie, czy od 10 do 16 w weekendy, kiedy jest otwarte dla zwiedzających, ale szerzej, żeby ludzie chcieli do nas przyjść, porozmawiać, podzielić się różnymi sprawami dotyczącymi kultury, przeszłości, żeby chcieli u nas pokazać to, co robią. I to też był chyba bardzo ważny element w mojej pracy, że bardzo wielu inowrocławskich twórców mogło pokazać tutaj swoją pracę, swoje malarstwo, swoją biżuterię, witraże, najróżniejsze elementy tego życia, które w Inowrocławiu się i w powiecie inowrocławskim tętni kulturalnego, a jakby do tej pory takie miejsca, gdzie można było się pokazać, były bardzo ograniczone i muzeum stało się właśnie takim otwartym miejscem.
To tak na poważnie, ale być może jest też tak, a pan się do tego nie chce przyznać, że grzebiąc w tej mysiej wieży zupełnie niedawno, jednak dokopał się pan do kruczołu ziemi, czyli czakramu, i stąd właśnie ta pozytywna energia wpłynęła na pana i załogę. To bez wątpienia tak. Czakram, jego fragmenty są w muzeum, bo przecież je wykopaliśmy. Nie powinien właściwie chyba zdradzać tej tajemnicy, ale one zostały przywiezione do muzeum z całą historią, którą świętej pamięci pan Zajączkowski nam opowiedział. Fascynującą. Mit, który jakby ożył na naszych oczach. I być może ma to wpływ. Natomiast jesteśmy ludźmi chyba w muzeum pracujący, tak pozytywnie nastawieni do życia. Praca w muzeum to jest przede wszystkim spotykanie się z innymi ludźmi. Zabytki są oczywiście w tle tych naszych spotkań, ale przede wszystkim to są ludzie, których spotykamy, i to ludzie bardzo ciekawi, bo są to artyści, są to naukowcy, historycy, archeolodzy, badacze sztuki, więc z takich kontaktów też chyba się ta nasza pasja jeszcze bardziej wzmaga. A gdybyśmy mogli tak cofnąć się trochę w czasie, przez te 4 lata, jakby taką retrospekcję, to które z tych wydarzeń, czy jakichś inwestycji, czy być może zrealizowanych pomysłów uważa pan za takie, no nie wiem, kluczowe, najważniejsze, o których warto było wspomnieć? Pewnie jest dużo, ale takie najważniejsze. Czy ważnym elementem, takim realizacją pewnego marzenia, które wyłoniło się, kiedy jeszcze byłem zwykłym archeologiem i w 2009 roku wyciągałem pierwsze fragmenty macew tutaj na terenie Inowrocławia przy 3 liceum, i przez nolecia właściwie nic z tym więcej nie mogłem zrobić niż to, co udało się zrobić. I nagle spotkanie z panią starostą Wiesławą Pawłowską, z jej otwartym spojrzeniem, żeby wreszcie temat zamknąć, i to, co się stało w tym mijającym roku, że powstało w Inowrocławiu na żydowskim cmentarzu lapidarium, że spotkaliśmy ludzi, którzy chcieli też nam pomóc w tym, Urząd Marszałkowski, Prymasa Polski, że wokół tego pomysłu uporządkowania tych setek kamieni, które wydobyliśmy i które zalegały w różnych miejscach na terenie Inowrocławia, jest lapidarium, jest pomnik, który no jest jakimś spełnieniem takiego mojego marzenia sprzed wielu, wielu lat. To jest ten ważny element, który dla mnie osobiście jest takim najbardziej ważnym, ale wydarzyło się, wydaje mi się, dużo takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o tą infrastrukturę muzealną. To oczywiście to, że dom rodziny Jana Kasprowicza wrócił do normalnego kulturalnego obiegu na terenie powiatu inowrocławskiego. To też kolejne współpraca z powiatem inowrocławskim owocuje takim obiektem, który jest po prostu pięknym elementem tego naszego krajobrazu, w którym jesteśmy, ale też wystawy, jakie się udało zrobić. Takim przełomem w myśleniu o tym muzeum i o tym, co możemy pokazywać, było spotkanie z panem Antonim Michalakiem, inowrocławskim kolekcjonerem, który otworzył swoją kolekcję dla nas, zgodził się pokazać dziesiątki dzieł, które ma w kolekcji, o bardzo dużej wartości, także nie tylko estetyczne. Dość dawno, właśnie na początku. Tak, chyba. Od tego się zaczynało. Może nie wszyscy to pamiętają, ale rzeczywiście wystawa była epokowa. Epokowa dla mnie też w myśleniu o tym, że w tym muzeum my możemy się odważyć na więcej. Kiedyś w muzeum problemem było wbicie kołka w ścianę, a my teraz nie boimy się przemalować ściany na czarno, zabić deskami okna, rozwlec włókninę czarną w różnych miejscach. I to był przełom, dla mnie na pewno, ale to, że mogliśmy pokazać dzieła Lebensteina, Beksińskiego tutaj, na terenie powiatu inowrocławskiego, w muzeum, które jest małym muzeum, to nie udawajmy, że jesteśmy jakąś wielką instytucją, że prace Edgara Degas, Salvadora Dali, Picassa tutaj w muzeum imienia Jana Kasprowicza, to jest pewna satysfakcja z tego, że takie rzeczy się tutaj zadziały. Panie dyrektorze, jeszcze tylko jedno pytanie mogę zadać, niestety z uwagi na czas, nie dlatego, że temat nie jest ciekawy, ale proszę powiedzieć w takim razie, bo rozumiem, że nie wyczerpało to pomysłu i energii pana i zespołu, co byście chcieli zdziałać, co pan chciałby zdziałać jeszcze w tej następnej kadencji, oczywiście tak teraz myśląc. O kolejnej czterolatce, która jakby otwiera się już za chwilę przede mną, moimi koleżankami i kolegami w muzeum. Dla nas najważniejszą datą to będzie rok 2019.
1926, a to z tej przyczyny, że właśnie wtedy minie 100 lat od śmierci Jana Kasprowicza. I to jest chyba największe wyzwanie, jakie w ogóle tutaj w całym naszym środowisku kulturalnym, muzealnym, ale też we władzach, które są przy nas, trzeba będzie poświęcić to naszemu poecie Janowi Kasprowiczowi i to będzie jedyna szansa, żeby jakby przywrócić go szerzej, całej Polsce, no bo to w takich kategoriach trzeba myśleć. Takim marzeniem jest zrobienie wystawy, jesteśmy jakby na początku tej drogi, która by zbierała najbardziej niesamowite portrety Jana Kasprowicza, bo nie wszyscy sobie uświadamiamy, ale on był tak popularną osobą, że malował go i Jacek Malczewski, i Leon Wyczółkowski, i Witkacy, i te obrazy są rozproszone w różnych muzeach w Polsce. Gdyby się tak udało z tym 2026 roku zebrać takie arcydzieła po prostu tutaj w Muzeum imienia Kasprowicza, w małym powiatowym muzeum, myślę, że to byłoby coś niesamowitego. A wokół tego wydarzenia będzie i konferencja naukowa, ale też popularne naukowe działania, które o tym Kasprowiczu pozwolą powiedzieć troszkę więcej i w inny sposób, myślę, taki bardziej przystępny dla człowieka z początku XXI wieku. Ja myślę, że tych pomysłów pewnie jest jeszcze więcej, ale tak jak mówiłem, czas już nas goni. Bardzo dziękuję, życzę realizacji tego pomysłu i jeszcze wielu innych projektów, a moim Państwa gościem był pan Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.